Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gradania od planszy. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć na temat gry Murano. Murano, gry, którą wydało wydawnictwo Mayfair oraz Lookout Games, autorstwa Inki i Markusa Brandów, znanych Wam być może z pokoleń na przykład. Jest to gra, która jest grana za 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki godzina, półtorej, znowu w zależności od liczby graczy. Ja już Wam mówię, co znajduje się w tym pudełku i jak będzie się w tą grę grał. W pudełku otrzymujemy mapę. Mapa jest dwustronna, czyli plansza to jest mapa Wenecji, na której mamy wyspy połączone ze sobą mostami. Mamy tu jakąś tam Soka Matia, Santa Teresa, Santa Matia i tak dalej, i tak dalej. Jest to mapa, wokół której mamy miejsca z akcjami. Na mapie, jak widzicie, znajduje się część rzeczy, mianowicie znajdują się żetony budynków, 5 różnych typów budynków. Mamy gondolierów, którzy wyglądają w ten sposób. Każdy z graczy otrzymuje pakiet gondolierów. Mamy gondole, które będą sobie poruszały się po mapie. Każdy z graczy otrzymuje także, oprócz zestawu gondolierów, znaczniki, którymi zaznaczał posiadane przez siebie budynki tutaj na wyspach. Otrzymujemy płócienny woreczek, a w płóciennym woreczku otrzymujemy tytułowe Murano, czy też może Murano, tytułowe szkło z tej słynnej fabryki huty szkła. Mamy tutaj 3 kolory, czyli niebieski, czerwony oraz zielony. Woreczek sobie leży tutaj z boku. Otrzymujemy także pieniądze w postaci piątek i jedynek, bardzo ładnych żetonów. A także otrzymujemy karty celów oraz karty budynków specjalnych. Tych jest troszeczkę więcej, tych jest troszeczkę mniej. Cała idea gry polega na tym, że będziemy wykonywać różne akcje po to, by spełnić cele, bo każdy z graczy będzie miał inne cele. Spełniając te cele, będzie otrzymywał punkty na koniec gry i w ten sposób będziemy ustalać zwycięzcę. Ogólnie rzecz biorąc, w grze mamy dwie możliwości zdobywania punktów: poprzez wystawianie budynków na planszę, czyli na te wysepki, i właśnie zdecydowana większość punktów jest na kartach celów, i tam będziemy sprawdzać, czy je zrobiliśmy, i tutaj zdobywać punkty. Cała gra naprawdę jest bardzo, bardzo prosta, dlatego że gramy do momentu, kiedy 2 ze stosów budynków się wyczerpią, i to jest warunek kończący grę, a cała gra to tak naprawdę wykonywanie jednej akcji w swojej turze, i tak dynamicznie będziemy cały czas wykonywać akcje w swojej turze. W jaki sposób wygląda, jak wygląda samo robienie akcji i jakie te akcje tutaj mamy dostępne. Bardzo prosto, mianowicie poprzez poruszanie tutaj wokół tych wysep, poruszanie tych gondoli, będziemy mogli wykonywać akcje, które są tutaj rozpisane. Ruch gondoli na kolejne pole jest to ruch, który nas nic nie kosztuje. W momencie, kiedy zatrzymujemy gondolę, wykonujemy akcję. Ważne jest to, że w momencie, kiedy mamy na przykład taką sytuację, tą gondolą nie mogę wjechać już na miejsce, w której jest inna gondola, czyli taki dość typowy mechanizm rondla. Jakie są akcje? Potem powiem jeszcze, jakie są obostrzenia, jeżeli chodzi o, czy też możliwości, jeżeli chodzi o ruchy gondoli. Akcje są dość proste, może rozpocznę od tej akcji. Jest to wzięcie 2 złotych monet. Tutaj możemy kupić budynek hutę szkła. Budynek kupujemy, kładziemy go przed siebie i dopiero później będziemy mogli coś z nim robić. Tutaj mamy kupowanie budynków specjalnych. Budynki specjalne są to budynki czerwone. Tutaj mamy kupowanie sklepów. Sklepy to takie specyficzne miejsca, w których sprzedaje się to szkło. Sklep wygląda w ten sposób. Ma miejsce na kostkę właściciela i za chwileczkę będę też tłumaczył, dlaczego sklepy są istotne. Mamy też zakup pałacy. Pałac to
taki złoty budynek, na którym są takie tarczki i one są od 1 do 3, co też jest czasem istotne. Czyli mamy pola, na których będziemy kupować budynki. Zawsze mamy dwa pola na huty szkła, dwa pola na kupowanie pałaców oraz dwa pola na kupowanie sklepów i tylko jedno pole na kupowanie czwartego typu budynku, czyli budynku specjalnego. Kolejną akcją możliwą jest wystawianie budynków. Jeżeli mam jakieś budynki już zakupione, mogę akcją budowania zbudować je na wyspie. Zasada to jest taka, że każda wyspa składa się jakby z dwóch elementów. Te ciemniejsze miejsca to miejsca, w których mogę postawić budynki. Te jaśniejsze miejsca to miejsca, w których muszę postawić ulicę. Budynek, by mógł być postawiony, musi stać koło ulicy. Tutaj macie przykład, że mamy dwie ulice. Do jednej ulicy mamy budynek specjalny, do drugiej ulicy mamy przyłożony sklep. W tym momencie jedyne miejsce, w którym mógłbym budować, jeżeli chodzi o tą wyspę, jest tutaj, bo tutaj budynek stałby przy ulicy. Co wynika z tej akcji? Mianowicie to, że mogę zbudować od jednego do trzech budynków i ciekawe, mogę budować ulice. Ulice są to ten piąty typ budynku. Po prostu nic mnie to nie kosztuje. Biorę stąd żeton ulicy, odwracam go. Na tym żetonie może być nic, tak jak w przypadku tej ulicy, a może być na przykład klient. Klient jest w trzech kolorach, czarnym, niebieskim oraz czerwonym. Wtedy umiejscowiam ulicę, to jest moja pierwsza akcja i mogę budować kolejne budynki. Ważne, huta szkła, czyli ten zielony budynek oraz sklep, muszę zaznaczyć, że jest mój, czyli położę na nim kostkę, że jest mój. Za zbudowanie tych budynków, za hutę szkła otrzymuję punkt zwycięstwa, za sklep 2 punkty zwycięstwa. W przypadku budowania pałacu dostaję 3 punkty zwycięstwa, ale nie oznaczam, że jest on mój. W przypadku budowania budynku specjalnego od razu ciągnę kartę. Kartę, która daje mi pewną stałą właściwość do końca gry. Na przykład wygląda ona w ten sposób. Za każdym razem, kiedy buduję, dostaję punkt więcej. W przypadku budowania budynku specjalnego nie dostaje się punktów. Mając tą kartę będę otrzymywał punkt. W przypadku budowania pałacu otrzymuję 3 punkty. Mając tę kartę otrzymuję punktów 4. Wszystkie, czy też większość tych kart modyfikuje lub ulepsza mi akcje, które mam dostępne na planszy. Akcja budowania jest w trzech miejscach, czyli w tym miejscu oraz w tym miejscu. Następną bardzo ważną akcją jest akcja pozyskiwania celów. Akcja pozyskiwania celów działa w ten sposób, że wchodząc na taką, czy też wpływając na taką akcję, płacę za pierwszy cel, jeżeli jeszcze nie mam żadnego celu, jedną monetę, jeżeli już mam jakiś cel, dwie monety, jeżeli mam dwa cele, to 3 monety i tak dalej, i tak dalej. Czyli za każdy kolejny cel, w zależności od tego, który on jest, płacę tyle monet. Cele to punkty na koniec gry, które będę zdobywał. No i one wyglądają w ten sposób, że na przykład mogę otrzymać 2 punkty za każdy pałac na wyspie, nieważne czyj on jest. Czyli staram się, by na wyspie było dużo pałaców i otrzymam za każdy 2 punkty. Ciekawa rzecz, na przykład tutaj dostanę 12 punktów zwycięstwa, jeżeli na wyspie będę miał tyle czerwonych budynków, ile jest czarnych klientów na chodnikach. Czyli w tym przypadku, załóżmy, mam dwóch czarnych klientów. Gdyby był tu jeszcze jeden budynek, a ja bym punktował, nie czerwony, a ja bym punktował, otrzymałbym 12 punktów. Czasami karty mówią konkretnie, że musi być to na konkretnej wyspie. Na przykład tutaj, na konkretnej wyspie, czyli Santa Teresa, Santa Matia, będę mógł sprzedawać niebieskie szkło, niebieskie Murano, za 7 punktów każde. Mogę zrobić to 3-krotnie. Na koniec. Czyli mamy tutaj ciekawe cele, jeszcze może pokażę Wam jeden. Na przykład trzeba mieć tyle samo budynków hut szkła, ile jest na pałacach tych herbów. Czyli w tym przypadku, żeby zapunktować na tej wyspie, musiałbym mieć jeszcze dołożone 2 huty szkła. Czasami jest napisane, że muszą być moje, czasami muszą być napisane, że czyjeś, jest to nieistotne, tych celów naprawdę jest sporo, jest ich mnogość. Zakup wygląda w ten sposób, że opłacam koszt, otrzymuję 3 karty, wybieram jedną z nich, 2 idą pod spód. Także ta akcja też powtarza się dwukrotnie. Mamy ją tutaj oraz tutaj. Kolejna akcja to akcja zdobywania szkła.
Wygląda ona w ten sposób, że za każdą hutę szkła, którą posiadam wystawioną na planszy, czyli zaznaczoną w ten sposób, że jest ona moja, mogę zapłacić 2 punkty zwycięstwa i za każde 2 punkty zwycięstwa, które opłacę, z worka, który Wam pokazałem, wyciągam tyle szkła. I teraz powiedzmy, zapłaciłem 6 punktów, czyli wyciągam 3 i wyciągnąłem w ten sposób. Bardzo słabo wyciągnąłem. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że automatycznie mogę to szkło sprzedać. Jeżeli mam, sprzedaję jeden typ, bo mogę sprzedać tylko jeden typ, czyli albo niebieskie, albo zielone, albo czerwone. Jeżeli sprzedam jedno z nich, otrzymam 5 pieniędzy. Jeżeli sprzedam dwa z nich, 12 pieniędzy. Jeżeli 3, 20 pieniędzy. Także mój pociąg był straszny, dlatego że mógłbym sprzedawać tylko jedno z nich, czyli za 5 monet. Co ważne, mogę tą akcję wykonywać, nie ciągnąc worka, jeżeli mam jakieś wyciągnięte wcześniej, po prostu sprzedawać je, natomiast nie wyciągać nic z worka. Kolejna akcja jest to akcja wstawiania swoich gondolierów tutaj na przystani. Każda wyspa ma swoją przystań i o co chodzi? Płacąc 2 monety, mogę swojego gondoliera stawić na swoje miejsce. Płacąc 5 monet, mogę zająć miejsce czyjeś inne, czyli jakiegoś innego koloru, bo zawsze tutaj mamy miejsca z kolorami, na przykład biały, mogę położyć na białego, płacąc 5 monet. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że gondolierzy umożliwiają mi realizację celów. To znaczy, jeżeli mam cel i chcę ten cel zrealizować na wyspie tej, to muszę mieć na przystani gondoliera. I na koniec gry pokazuję, powiedzmy, że mam cel, będę go realizował i zdejmuję gondoliera po to, żeby go zrealizować. W przypadku, kiedy gondoliera nie mam przy danej wyspie, nie mogę na niej realizować tego finalnego celu. Także wystawianie gondolierów jest ono w dwóch miejscach, też jest istotne, dlatego żeby właśnie zdobywać punkty na koniec gry. Następnie mamy taką tutaj na rogu, ja może odsunę tych gondolierów z takich zapasowych, bo to są tacy zapasowi gondolierzy. Mogę właśnie do tego zapasu sprzedać gondoliera, czyli wstawić tutaj swojego gondoliera i wtedy otrzymam z banku 3 złote monety, lub mogę go stąd wykupić i wtedy muszę dopłacić do niego 3 złote monety. Na starcie każdy gracz ma tutaj dwóch swoich gondolierów po to, żeby móc ich tutaj stąd wykupywać lub właśnie tutaj ich sprzedawać. No i mamy jeszcze jedną ostatnią akcję, mianowicie akcję sprzedaży towarów. Ta akcja wygląda w ten sposób, że mając sklepy w miejscach na wyspach, w których są jacyś klienci, otrzymam za każdego monetę, jeżeli jest on w kolorze mojego sklepu. Czyli w tym przypadku, mając czarny sklep, jest tutaj dwóch klientów szarych, nawet nie czarnych, tylko szarych, otrzymam 2 złote monety. Gdybym miał tu jeszcze jakiś jeden sklep, nie wiem, czerwony powiedzmy, otrzymałbym jeszcze jedną złotą monetę. Klienci są w trzech kolorach, czyli niebieskim, czerwonym oraz szarym. Tak samo sklepy. Ważne, ta akcja działa w ten sposób, że jeżeli mam 3 typy sklepów i są 3 typy klientów, to taksuję z każdej. Natomiast jeżeli mam powiedzmy 2 szare sklepy i jest 5 szarych klientów, to tylko z jednego i w jednym mogę sprzedawać tym klientom. Także jest to możliwość zdobywania pieniędzy. Mamy ją tutaj i mamy ją tutaj. Teraz jeszcze powiem Wam na temat tego rondla, bo to jest bardzo ważne. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której kilka gondoli jest za sobą. Powiedzmy, że chciałbym zrobić tą akcję, ale nie mam możliwości przesunąć tej gondoli, dlatego że już tutaj jakaś gondola jest. Wtedy mogę jakby opłacać koszt ruchu gondoli. Pierwszy ruch jest zawsze za darmo, czyli powiedzmy, mogę zrobić taki ruch i on jest za darmo. I kolejny ruch jest wart 1 monetę, każdy kolejny jest wart 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy, że gdybym zrobił taką sytuację, żebym przeszedł tu, to jest za darmo, tu za 1, a tu powiedzmy za 2. Płacę 2 złote monety, łącznie 3, bo jest 2 plus 1 to 3 i wykonuję akcję, na której ostatnią, którą zrobiłem. Mogę też w swojej kolejce wykonać ruch po prostu i spasować, otrzymać złotą monetę i nie wykonywać akcji, która tutaj się znajduje. Jak zwykle zwróciliście uwagę, jeden z statków jest czerwony, dlatego że jest budynek specjalny, który ma specjalną zdolność, że ten czerwona gondola inaczej troszeczkę się rusza niż pozostałe. Także cała gra polega na tym tak naprawdę, że wykonuje sobie szereg akcji po to, by zdobywać pieniądze, po to tak naprawdę, żeby
te cele realizować, czyli tak układać, tak budować te, zabudować te wyspy, żeby te cele mi się spełniały, tak kombinować, gdzie wystawiać swoich gondolierów, ażeby te cele właśnie na tych wyspach realizować. Gra, tak jak powiedziałem, trwa około godziny. Jeszcze raz wam pokażę Pudełko, Murano, Imka i Markus Brandt. Ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam was do tego, żebyście posłuchali, co mamy do powiedzenia na temat tej gry, jak nam się w nią grało, na znodplanszy.pl. Dziękuję wam za obejrzenie i posłuchanie zasad i tego, jakie mamy elementy i zobaczenie, jak wyglądają elementy gry. Widzimy się w kolejnym i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia.